Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję poświęconą wykorzystywaniu twierdzeń o kątach w kole przy rozwiązywaniu różnorodnych zadań. A więc zapraszam bardzo gorąco. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań z wykorzystywaniem twierdzeń własności o kątach w kole, chciałabym przypomnieć najważniejsze rzeczy. Otóż pierwsze twierdzenie to jest twierdzenie, które mówi nam o tym, że kąt środkowy ma miarę dwa razy większą od kąta wpisanego pod warunkiem, że oparte są na tym samym łuku. Popatrzmy na rysunek. Narysowałam kąt środkowy, narysowałam kąt wpisany, oba są oparte na tym łuku, co ja zakreskuję taką falbanką. I teraz, skoro oba są oparte na tym samym łuku, musisz zapamiętać, że ten kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego, czyli że beta to się równa 2 alfa. Drugi rysunek, jak widzisz, na tym drugim rysunku zaznaczyłam dwa kąty wpisane oparte na tych samych łukach. Popatrzmy, kąt alfa jest to kąt wpisany oparty na tym łuku, falbanką zaznaczam, kąt beta też jest oparty na tym łuku. Jest twierdzenie, które mówi o tym, że kąty wpisane oparte na tych samych łukach mają równe miary. Zapamiętaj, alfa równe beta, tak jak u mnie tutaj. Tych kątów wpisanych jest nieskończenie wiele, ale ja tylko przykładowe dwa zaznaczyłam, byleby oparte były na tym samym łuku. No to teraz trzecie twierdzenie mówi o tym, że kąt, który jest oparty na półokręgu, ja tutaj półokrąg zaznaczam łukiem, ale to widzisz na podstawie tego, że to jest średnica, więc mówimy też kąt wpisany oparty na półokręgu, czy też na średnicy, jest prosty, czyli mam miarę 90 stopni, a zaznaczę kropeczkę. Warto zapamiętać, bo czasem się przydaje do rozwiązywania zadań. I czwarte twierdzenie dotyczą już bardziej, jak widzisz, troszkę ten rysunek jest inny, dlatego też postanowiłam taki mniejszy, żeby on nam troszkę się wyróżniał tutaj na tle tych wcześniejszych trzech własności. Otóż ja narysowałam styczną, to jest bardzo ważna rzecz, że ta moja prostarka to jest styczna do okręgu. Skoro styczna, to znaczy, że w jednym punkcie się styka. I teraz wyróżniamy w matematyce taki kąt, który nazywamy kątem dopisanym. Jest to kąt między cięciwą a styczną. Ale ten kąt, ja sobie właśnie zaznaczę, to jest kąt alfa, kąt dopisany, taka nazwa, nie wpisany, nie środkowy, tylko dopisany. I jest własność, która mówi o tym, że ten kąt dopisany ma dokładnie taką samą miarę, jak ten kąt wpisany, który jest oparty na tym łuku, na którym oparta jest ta moja cięciwa. Czyli tutaj też będzie kąt alfa. Gdybym natomiast zaznaczyła sobie ten kąt środkowy, to wiemy już z tego twierdzenia pierwszego, że ten środkowy będzie miał miarę oczywiście 2 alfa, czyli wpisany alfa, środkowy 2 alfa oparty na tym samym łuku i jeżeli dorysujemy tutaj styczną odpowiednio i zaznaczymy kąt pomiędzy styczną a cięciwą, to oczywiście ten kąt będzie miał też taką samą miarę. Jest to kąt dopisany, tu wpisany, tu środkowy. No dosyć często młodzież akurat z tym tutaj rysunkiem, jak jest styczna, ma problem, ale postaramy się temu oczywiście zaradzić przy okazji rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. A więc zaczynajmy. Zadanie numer 1. Na rysunku obok dane są miary kątów środkowych. Miara kąta AOB to 70 stopni, miara kąta BOC to 40 stopni. Wyznacz miary kątów trójkąta ABC. Jak widać, rysunek mamy i na tym rysunku zaznaczyłam te kąty, że miara kąta AOB to 70 stopni, miara kąta BOC to 40 stopni. My mamy wyznaczyć miary kątów w tym trójkącie. Ten trójkąt, jak widzisz, jest to trójkąt rozwartokątny i my musimy wyznaczyć miary jego kątów. No, od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od tego, że skoro podali mi kąt 70 stopni czy 40 stopni, to ja się muszę zastanowić, jaki to jest kąt. Otóż kąt 70 stopni, ten kąt AOB, jest to kąt środkowy, jak widzisz, bo wierzchołek jest w środku.
Na jakim łuku jest oparty? Ja zaznaczę. Na tym łuku AB jest oparty. No to jaki tu kąt byłby oparty też na takim łuku? Oczywiście kąt ACB. Ja zaznaczę ten kąt. Ten kąt ACB jest oparty też na tym łuku, z tym, że ten kąt ma wierzchołek na okręgu, czyli jest kąt wpisany. To zgodnie z twierdzeniem ja zaznaczę kąt ACB, tak? Zgodnie z twierdzeniem, które oczywiście na wstępie do lekcji podałam, to kąt wpisany jest połowę mniejszy od środkowego. Albo inaczej, środkowy jest dwa razy większy od wpisanego. Czyli mój kąt ACB, ze względu na to, że jest oparty też na łuku AB, ma 1/2 z 70 stopni, czyli po prostu 35 stopni. No to już jeden kąt mam w tym trójkącie. No mogę sobie zaznaczyć tutaj 35 stopni. No to próbujmy dalej. Mamy kolejny kąt, kąt 40 stopni. To jest znowu kąt środkowy. Tutaj ma wierzchołek ten kąt, czyli w środku okręgu kąt środkowy, oparty na łuku CB. Zaznaczę. Łuk CB. Kąt środkowy oparty na łuku CB. No to teraz, czy jest kąt wpisany, który jest oparty na tym łuku? Popatrzmy. Ten jest środkowy, a ten na dole jest wpisany. Ja go zaznaczę tutaj. Jest to kąt CAB. Znowu on jest wpisany, ale oparty na tym samym łuku, czyli znowu ma miarę 1/2 z tego 40 stopni, bo 40 stopni, przypominam, to był środkowy. Natomiast ten przy wierzchołku A, czyli CAB, jest wpisany. Zatem ma miarę, jak widzisz, 20 stopni. Mogę zaznaczyć na rysunku 20 stopni. No to popatrz, mamy już dwa kąty w trójkącie. No to trzeci kąt, on będzie się nazywał kąt ABC. ABC. No to jak policzyć? Wystarczy od 180 stopni odjąć to 35 stopni i to 20 stopni. Czyli jednym słowem od 180 stopni odejmujemy 55. Wychodzi nam 125 stopni. I wyznaczyliśmy sobie miary kątów w tym trójkącie ABC. Jest to już na wygląd trójkąt rozwartokątny. Co nas nie zdziwiło, że tutaj wyszedł nam kąt rozwarty. Zadanie numer 2. Na rysunku obok cięciwa AB jest średnicą okręgu. Punkty C i D należą do okręgu. Wiadomo, że kąt CDB ma miarę 40 stopni. Oblicz miarę kąta ADC. I teraz na podstawie takich informacji ja mam właśnie wyznaczyć miarę kąta ADC. Co jest ważne w tym zadaniu? Bardzo ważną rzeczą jest to, że podali nam w treści, że AB jest średnicą, czyli tutaj jest środek, a ja z tego, że AB jest średnicą, muszę wywnioskować, chociaż tego w treści nie ma napisane, ale ja na podstawie twierdzenia, które podałam na wstępie do lekcji, muszę wywnioskować, że mój kąt ADB ma miarę 90 stopni. Ja go tu zaznaczę. Cały ten kąt ma miarę 90 stopni. Wiemy, ponieważ ja napiszę, bo AB to średnica. I na podstawie tego, że AB jest średnicą, ja do takich wniosków dochodzę, patrząc na rysunek, że kąt ADB jest kątem prostym. Dlaczego? Ponieważ oparty na średnicy, inaczej na półokręgu, czyli od A do B mamy taki półokrąg. Dobrze, no to teraz zaznaczmy na tym naszym rysunku, który kąt jest dany. Dany jest kąt CDB. CDB. Czyli to jest ten kącik i on ma miarę 40 stopni. A który kąt mamy wyznaczyć? Mamy wyznaczyć miarę kąta ADC. ADC. Czyli mamy wyznaczyć miarę tego kąta. No to ja sobie go nazwę, niech będzie alfa. Czyli miara kąta mojego ADC, ja zaznaczyłam, że to jest alfa, tak? I teraz jak wyznaczyć miarę tego kąta? Popatrz. Jak już wiemy, że tu jest 90 stopni, to wystarczy od 90 stopni odjąć 40. Od 90 stopni odejmujemy 40 stopni. Takie to jest prościutkie. Wychodzi nam 50 stopni. Koniec zadania. Tylko, że co było trudnością w tym zadaniu? Że musisz umieć te twierdzenia, te własności. Musisz pamiętać, że jak jest średnica, aha, jak jest średnica, to znaczy, że któryś kąt był prosty. No to popatrzmy na rysunek. Na rysunku sugestywnie widać, który jest prosty. No i zaznaczam ten kąt prosty. Tu zaznaczam to, co jest podane 40. No i widać, że od 90 odejmę 40. Wychodzi mi właśnie miara tego kąta, który miałam znaleźć.
Zadanie numer 3. Punkty ABC leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Oblicz miarę zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB. Mamy tu przygotowany rysunek. Mamy wyznaczyć miarę kąta ASB. Ja tą miarę tego kąta zaznaczę jako może beta, tą miarę tego kąta. Wiem, co w zadaniu. Mam podane w treści, że ten trójkąt ABC jest równoboczny. To jest bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że skoro jest równoboczny, to ja wiem, że wszystkie boki są równe, ale mało, kąty są równe. Czyli wiemy przecież, że w trójkącie równobocznym wszystkie kąty to 60 stopni. No to zaznaczmy 60 stopni, 60 stopni i u góry 60 stopni. No to skoro tak, to teraz popatrz. Tymi tutaj kątami przy wierzchołku A i B nie będę się zajmowała, ale kąt przy wierzchołku C będzie dla mnie bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że jest to kąt wpisany. Popatrzmy, na jakim łuku jest oparty. Oparty jest na łuku AB. Jak widzisz, na łuku AB kąt wpisany. No to popatrzmy, a nasz kąt, który mamy znaleźć, kąt przy wierzchołku C, kąt ASB, kąt beta, oparty jest dokładnie na tym samym łuku. Czyli nasz kąt beta jest oparty też na łuku AB, jak widzisz. Kąt ten przy wierzchołku C jest oparty na łuku AB i kąt przy wierzchołku S też jest oparty na łuku AB. Zatem z własności, że kąt środkowy ma miarę dwa razy większą od kąta wpisanego, mogę napisać dwa razy 60 właśnie stopni, czyli mam 120 stopni. Zadanie króciutkie, fajne, przyjemne, tylko trzeba pamiętać o tym twierdzeniu. Zadanie numer 4. Punkt O jest środkiem okręgu. Rysunek obok. Wyznacz miarę kąta alfa, który jest zaznaczony na tym rysunku. Jak widzisz, ten kąt alfa na naszym rysunku jest zaznaczony przy wierzchołku B. Mamy wyznaczyć miarę tego kąta alfa, wiedząc, że... Popatrz, co możemy zczytać z naszego rysunku. Wiemy, że kąt AOC, gdzie oto jest oczywiście środek okręgu, ma miarę 160 stopni, ale mam na myśli ten kąt tutaj wypukły. Natomiast popatrz, z drugiej strony, ja może zaznaczę, tutaj z drugiej strony jest kąt też AOC, ale kąt wklęsły. No to spróbujmy policzyć miarę tego kąta, ja nazwę sobie może beta ten kąt. Czyli mój kąt beta to będzie, jak policzyć ten kąt beta, skoro tu jest 160. Razem jest 360, czyli od 360 stopni odejmę 160 stopni, wychodzi mi oczywiście 200 stopni. No to mogę zapisać, że moje beta na naszym rysunku to jest 200 stopni. Co mi to teraz daje? Daje mi to, że popatrz, mój kąt alfa, bo ja mam ten kąt alfa, miarę jego wyznaczyć. Ten kąt alfa to jest kąt wpisany, tak, bo wierzchołek ma na okręgu. Jest to kąt wpisany, oparty na łuku, ja zaznaczę oczywiście falką, łuk AC. A popatrzmy na nasz kąt beta. Kąt beta, który ja już wyznaczyłam, to jest kąt, który też z tej strony ma łuk, na którym jest oparty. To jest też ten sam łuk AC. W związku z tym jest twierdzenie, które mówi nam o tym, że nasz kąt beta jest dwa razy większy od alfa. Czyli jednym słowem, alfa to będzie połowa, czyli jedna druga z naszego 200 stopni. A więc to będzie 100 stopni. Zadanie, popatrz, prościutkie, krótkie, no ale trzeba pamiętać o twierdzeniu. Trzeba pamiętać o tym, że jak mamy podany kąt wypukły, można do niego doliczyć kąt wklęsły, który razem z nim, z tym wypukłym daje 360 stopni. Wystarczy od 360 odjąć 160, wychodzi 200, to wychodzi ten kąt wklęsły. Poszukać, na jakim łuku jest oparty i popatrzeć, że kąt alfa też na tym samym łuku oparty. A więc ten kąt alfa, zgodnie z twierdzeniem, dwa razy mniejszy, bo wpisany. Czyli jedna druga z 200 stopni, czyli 100 stopni. Zadanie numer 5. Prosta K jest styczną do okręgu w punkcie B. Co widać oczywiście na rysunku. Na podstawie danych z naszego rysunku obok oblicz miarę kąta alfa. Czyli mam wyznaczyć miarę kąta alfa. Jak widzimy, ten kąt alfa jest przy wierzchołku B. Jest to kąt w trójkącie ABC. Jest to kąt ABC konkretnie. Mam wyznaczyć miarę tego kąta alfa, wiedząc, że K, ta prosta K jest styczną do naszego okręgu w punkcie B.
Jak pamiętasz, było takie twierdzenie, które mówiło o tym, że jest tutaj na rysunku zaznaczony pewien kąt, który my nazywamy kątem dopisanym. Jest to kąt pomiędzy cięciwą a styczną. To mam na myśli ten kąt, który zaznaczę falbanką. Jest to kąt dopisany. Ja podałam na wstępie lekcji, że ten kąt dopisany jest równy temu samemu kątowi, który jest wpisany, ale oparty tak jakby na tej cięciwie, czy też na łuku, który tworzy, na którym jest oparta ta cięciwa, jakkolwiek można by to było powiedzieć. Czyli ten kąt wpisany, oparty, mogę powiedzieć w skrócie, na cięciwie, to jest tutaj ten kąt. Czyli ten kąt to jest dokładnie ten sam kąt, więc zaznaczę falbankę, czyli mogę tutaj napisać alfa, dodać 8 stopni. No bo taki mam rysunek, prawda? Więc sobie napisałam, tu jest alfa, dodać 8 stopni, no to tutaj też jest alfa, dodać 8 stopni. Na podstawie tej własności, że kąt dopisany ma taką samą miarę jak odpowiedni w stosunku do niego kąt wpisany. No to teraz popatrz, jak wyznaczymy alfa. Wiemy, że tutaj powstał trójkąt, no to suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni, czyli dodaję alfa, dodać alfa, dodać 8 stopni, dodać 44 stopnie, to się równa 180 stopni. No więc alfa, dodać alfa, to mam 2 alfa, dodać 8, dodać 44, to może od razu napiszemy 50, weźmy sobie tutaj 2 stopnie, no i to się równa 180 stopni. No to przerzucimy 52, czyli 2 alfa to jest 180 stopni minus 52 stopnie. No i teraz będziemy mieć, że 2 alfa to jest, jak odejmiemy, 128 stopni. Podzielę przez 2 i wychodzi mi, że alfa to jest 64 stopnie. Czyli na moim rysunku alfa to 64 stopnie. Właśnie to zadanie rozwiązaliśmy z wykorzystaniem tej własności, że kąt dopisany ma taką samą miarę, jak kąt wpisany, oparty na odpowiednim łuku, na tym łuku, na którym jest oparta ta cięciwa, w tym wypadku u nas cięciwa BC. Czasem bywa zdanie maturalne z wykorzystaniem tego właśnie, tej zależności, aczkolwiek oczywiście, jak zauważyłeś, więcej zadań, chociażby na podstawie tego naszego spotkania, więcej zadań jest z tym, że kąt środkowy ma dwa razy większą miarę od kąta wpisanego, jeżeli oczywiście oparte są na tym samym łuku. Więc na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Myślę, że takie zadania na przećwiczenie tego tematu i jeszcze po raz kolejny tego tematu właśnie dotyczącego kątów w kole. I podsumowując, może przypomnę, w kątach w kole wyróżniamy takie kąty jak kąt środkowy, kąt wpisany. Też wprowadziłam tutaj pojęcie kąta dopisanego i przypomniałam Tobie na początku naszego spotkania te podstawowe zależności twierdzenia własności. O tym, że kąt środkowy ma miarę dwa razy większą od kąta wpisanego, jeżeli oparte są na tym samym łuku, że dwa kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają takie same miary, no i że kąt też nasz oczywiście wpisany, oparty na półokręgu jest prosty i też to twierdzenie, które mówi o tym, że kąt dopisany ma taką samą miarę jak kąt wpisany, odpowiednio oczywiście na rysunku zaznaczony. Myślę, że ta lekcja będzie przydatna w nauce właśnie geometrii płaskiej, w nauce tych kątów w kole, które czasem dla młodzieży bywają problemowe, chociaż tak naprawdę, popatrz, wystarczy ułożyć jedno równanko, czy też jakieś inne zależności, bardzo proste, krótkie, bo to się bardzo przyjemnie, prosto rozwiązuje. Zazwyczaj zadania na maturze z tego tematu to są zadania za jeden punkt w części testowej. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem właśnie tych twierdzeń, które ja przypomniałam na tym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.